program Operacja Aranżacja, której prowadzącą będzie Katarzyna Cichopek. Myśli Pani, że odniesie sukces? Ja nie wiem, o jakim programie Pani mówi, bo nie czytam, nie słyszałam, ale... Wnętrzarski. Też taki troszeczkę podobny do tego formatu, który prowadzi Pani, Nasz Nowy Dom. Ja uważam, że w ogóle im więcej jest programów, które pomagają ludziom, bo mam nadzieję, że to nie będzie tylko pokazywanie, jak urządzić ładnie mieszkanie, bo taki program już jest, tylko że będzie to program, który będzie pomagał ludziom. Jeżeli takie programy są, to ja się tylko cieszę, dlatego że one powodują, że więcej rodzin będzie miało szansę na nowy dom, na nowe życie, na to, żeby zacząć od nowa. I naprawdę, nie patrzę na to jak na konkurencję, bo tu nie o konkurencję chodzi. To nie jest program, który ma mnie wylansować, czy naszą ekipę, tylko to jest program, który ma pomagać. I tak do tego podchodzę. I zawsze podkreślam, że to nie jest mój program, tylko ja ten program prowadzę. Natomiast jakby bohaterami tego programu są nasi pracownicy, nasza ekipa budowlana, nasi szefowie budowy, nasi architekci. A najważniejszymi bohaterami tego programu są nasze rodziny, bo to one tak naprawdę ten program tworzą. Dzięki ich historii my możemy, opowiadając ją, także im pomóc. Więc im więcej takich programów, tym lepiej. Ja się bardzo cieszę, naprawdę. Kasia jest miłą osobą, ciepłą, więc myślę, że poradzi sobie. Czyli jaki kierunek powinna obrać osoba, która prowadzi tego typu format, Pani zdaniem? Ja myślę, że pokazać, że nie ona jest najważniejsza w tym programie, po pierwsze. Po drugie, mieć szacunek do swojego bohatera, dlatego że ten bohater bardzo często jest w tak trudnej sytuacji życiowej nie ze swojej winy. My na ogół mamy takie rodziny, w których po prostu coś się wydarzyło, ale to nie była ich wina. A po trzecie, myślę, że powinna mieć pokorę, bo pokora daje szansę na to, żeby ten program miał powodzenie. Pokora. Najważniejsza jest pokora.